Dzień dobry widzowie Avizo TV, zapraszam was serdecznie na 11 odcinek awantury o kasę. Starej, dobrej awantury o kasę. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Nowa też jest dobra. Ale chodzi o tą klasyczną, którą również śledzimy. Moi drodzy, wielki dzień dla wielkich Polaków, bo znowu czeka nas test wiedzy i znowu musimy wejść na podwyższone obroty naszego IQ. Znowu musimy pokazać, że mamy, ile to jest, 100 punktów, okej, 107 punktów IQ, co najmniej. I damy radę, chociaż to akurat chyba nie zależy od IQ, a prawie na pewno, tylko po prostu od tego, czy jesteśmy zasobni w wiedzę, tak? Dwie inne rzeczy, jakby nie patrzeć, chociaż pewnie dobrze działają w duecie, nie wiem. Mam nadzieję, że mimo wszystko coś nam się uda trafić i też będziecie mieli satysfakcję, bo ja mam straszną za każdym razem, jak coś wiem. Moi drodzy, smacznego obiadku i oglądamy. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć doskonałą wiedzę, stalowe nerwy i najmocniejszą drużynę. I przypominam, że taką właśnie wiedzę ma pan Sławomir i jego drużyna, chociaż powinienem powiedzieć pan Radosław i jego drużyna, ale no wszyscy wiemy, kto jest naszym faw w tej drużynie. Oczywiście mówię to o Agatce. Poznajmy naszych graczy. W niebieskich Dariusz Pławecki, student fizyki z Wrocławia. Rafał Pyrczak, ochroniarz z Wrocławia. Dariusz Juszczak, historyk z Wrocławia, kapitan drużyny. I Paweł Świerczyński, technik mechanik z Sosnowca. No i fajnie, że w końcu wróciliśmy do przedstawiania uczestników programu. Może ja miałem jakieś przycięte klipy i zastanawiam się, bo to jest wręcz dziwne, że tego nie było w paru ostatnich odcinkach. Ale okej, pierwsza drużyna, mocna kompozycja. Moim zdaniem niezła naprawdę kompozycja. Zobaczymy dalej. Zieloni to Włodzimierz Rybitwa, emeryt z Poznania. Benon Nawrocki, właściciel firmy aranżującej wnętrza z Wrocławia. Mariusz Woźniak, student socjologii z Wrocławia, kapitan drużyny. I Arkadiusz Armatys, technik samochodowy z Wrocławia. I żółci to Zbigniew Majer, technik ekonomista z Chojnic. Marek Tomasik, pracownik ochrony Sandomierza. Jan Golański, kierownik pociągu z Nowego Sącza. I Janina Wojciechowska, właścicielka zakładu dziwiarskiego z Mogilna. No, brzmią drużyny na niezłe i nie dziwi mnie to, no bo poprzedni mistrzowie pobili wszystkie możliwe rekordy, znaczy aktualni mistrzowie pobili wszystkie możliwe rekordy, więc jest pewnie jakaś taka presja ze strony producentów, żeby się trochę zmobilizować i w końcu znaleźć nowych czempionów. Zobaczymy. Są mistrzami po raz piąty i powiem państwu, że we wszystkich programach, w których graliście w awanturze o kasę, uzbieraliście w sumie 67 900 zł w gotówce plus 5001 zł i kluczyki do nowego auta. To jest naprawdę ładna suma, patrząc na to, że to mówiliśmy o tym, że oni chyba nagrywali po 2 odcinki dziennie, coś takiego, więc nawet jakby nagrywali jeden odcinek, to po 5 dniach wyjść w tamtych latach jeszcze z taką kasą, no w tych latach to by było niesamowite, a wtedy Jezus Maria, Agatka to pewnie całe studia przejdzie za te pieniądze. Pytaliście mnie ostatnio, no gdzie ta złotówka, bo jej nie otrzymaliście. Zapytałem kierownika produkcji, powiedział mi, że dostaniecie ją przelewem, po 25 groszy każdy. Nie dostaną po 25 groszy każdy. Znaczy dostaną pewnie przelewem, ale będą musieli zapłacić jeszcze podatek od tych 25 groszy, jeżeli dobrze rozumiem, więc w sumie to nie dostaną. Ale szczerze, nie wiem, czy to by przeszło, bo nagroda finansowa to pewnie regulaminowo tworzy problemy, ale byłoby to urocze, gdyby dali im taką złotówkę oprawioną, no nie? Że to byłoby po prostu coś, co byłoby warte złotówkę, ale jednocześnie bezcenne, tak? Tak jak ludzie jakieś rzadko wybijane monety z błędami potrafią za chore pieniądze kupić na jakimś Allegro czy na czymś, to takie coś byłoby perfekcyjne. Pan jest mistrzem licytacji. Jest pan mistrzem licytacji. Coraz bardziej agresywnie rozprawia się pan ze swoimi przeciwnikami. Do tego doszło, że w ostatnim programie nie pozwolił pan odpowiedzieć przeciwnej drużynie na żadne pytanie. No czy nie sądził pan, że chociaż tak honorowo można było im jedno pytanie odpuścić? Ale oni nie chcieli, no. Oni robili wszystko, żeby nie odpowiedzieć. Oni zostali psychologicznie zmiażdżeni absolutnie przez potężnego licytatora Radosława. Pani Agato, jaka jest recepta na dobrą drużynę? Jakich powinna mieć ludzi? Zgranych i którzy wiedzą, czego chcą. Stanisława, po prostu. Stanisława, Staszka, Stasia. Ale, to już ustaliliśmy ostatnio, że tutaj wszystkie elementy grają w tej drużynie mistrzów. Na początku, jak pamiętam, jak wchodzili, to wyglądali tak niepozornie. Ale obserwując ich od kilku odcinków, u nich po prostu wszystko działa. Paniewo? No ja myślę podobnie jak koleżanka. Czujemy się zgrani, także myślę, że damy radę. Ale jaki jest podział ról, panie Ewo? To znaczy... Wiemy, że pan Radosław świetnie licytuje, to jest jasne. Jest mistrzem licytacji. No,
Ja z koleżanką Agatą staramy się pomóc w takich dziedzinach jak literatura, ortografia czy koleżanka biologia. No a jeżeli czegoś nie wiemy, to oczywiście mamy od tego pana Stanisława. I diament drużyny, pan Stanisław zna się na wszystkim. Witamy w Loży Mistrzów po raz piąty. Podoba mi się, jak pan Stanisław cały czas tak skromnie podchodzi do tematu. Podejrzewam, że większości z nas, nie oszukujmy się, gdybyśmy byli w tym momencie w sytuacji pana Stanisława, gdzie się okazuje, że jesteśmy najlepsi z najlepszych i to już któryś raz z rzędu i absolutnie ze wszystkim sobie radzimy, no siadłoby to trochę na głowę. A pan Stanisław tak, no, ja to mechanik, skromny, no wiem, mogę powiedzieć, jak nie wiecie. Cudowny człowiek. W ogóle po nim nie czuć, że właśnie zarobił kupę w tamtych latach naprawdę abstrakcyjną sumę pieniędzy. Wykazał się niesamowitą wiedzą, stał się legendą, można powiedzieć, telewizji. Podejrzewam, że w tamtych latach wszyscy się nim jarali. I jest przy tym skromny. A tutaj mam koło, na którym mam 31 kategorii pytań. Wyobrażacie sobie taką awanturę o kasę prowadzoną w czasach ekipy przez Freeza i ekipę? Zamiast konkurencji wiedzowych jest, nie wiem, wyciągamy proce specjalnie zamiast czarnej skrzynki. Kategoria specjalna. Każda drużyna musi wyznaczyć jednego uczestnika do wystrzelenia z procy. Kategoria film polski. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółty 500. Żółci 500. Zielony 600. Po raz pierwszy. Żółty 700. Żółci 700. Niebiescy, zielony 800. 800. Niebiescy 800 po raz drugi. Żółty 1000. Żółci 1000. Mam już 1000 zł od żółtych. I to jest od razu 1000 po raz drugi. I to jest od razu 1000 po raz trzeci. No na razie zachowawczo, ale i tak ładnie, no. Fajnie jest ocenić odcinek po tym, jak się na start patrzy, jak ci ludzie licytują. Czy są drużyny, które będą grały instant na wyniszczenie i o bardzo duże pieniądze? Czy są też takie drużyny, które, no nie wiem, boją się przekroczyć 400 zł? Tutaj jest taka zdrowa proporcja, może się to rozciągnąć do maksymalnej liczby rund i być całkiem przyjemne w oglądaniu. Zobaczmy. W puli tego pytania mam 2400 zł. Jak brzmi nazwisko reżysera cyklu filmów Dekalog? Krzysztof Kieślowski. Dobrze mają. O Boże, ale się zawiesiłem na tym, ale mają 100% dobrze. Tak jest! Żółci mają 6400 zł, potem zieloni 4400 i niebiescy 4200. Jeszcze 5 pytań w pierwszym etapie. Kategoria sport. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółty 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Żółty 600. Żółty 600. 700. Zielony 800. Żółty 800. Żółty 900. Żółty 900. Jak się rozkręcili, jakie tempo. Dobra, myślałem, że to będą ci, którzy grają okej, ale są przy tym całkiem spokojni, ale tutaj demon wstąpił, także demonie, uspokój się. 1000 żółty, 1000 po raz drugi. 2300 mam od niebieskich. 2000 żółci, tak? Demonie za wysoko, będę musiał wygnać dla ciebie. 200 niebiescy. 2200 żółty. 2500. 2500 mam od niebieskich, tak? 2700 zielony. 2800 żółci. 3,5 zielonych. 3,5. 3,5, kto da 3,5? Demon wstąpił dla nich, widzowie. Sól przygotujcie, krzyże błogosławione, wodę święconą. Przepraszam, będę to trochę robił. Kto dał 3,5? Niebiescy? Niebiescy 3,5. 3,5, 3,600 żółci, kto da więcej? 3,600 po raz drugi, 3,700 od niebieskich. 3,800 żółci. 3,900 zieloni. 4,000 mam 4,000 od niebieskich. No nie dawajcie im za 4000, co wy robicie? Co wy robicie w ogóle, jak ta licytacja poszła potężnie? 4000, pora! No odkleiło ich chyba, no odkleiło ich. No tutaj zabrakło, ale żółci mogli już wabank zagrać. I tak im nie sprzeda za 200 podpowiedzi. Ale inne drużyny, no to ja nie wiem co. Znaczy przepraszam, i żółci i zieloni w tym momencie powinni grać wabank. I żółci? Niebiescy. Mówiąc żółci, miałem na myśli niebieskich wabank. I zieloni wabank. A żółci powinni ich odciąć i by ich było stać na podpowiedź. Co za partactwo. Sprzedamy. Zieloni spóźnili się o ułamek sekundy.
po słowach sprzedane jeszcze krzyknęli sumę. Proszę Państwa, w puli tego jednego pytania mam 11 700 zł. Ilu Polaków brało udział w wyścigu kolarskim Tour de... To jest aktualna wiedza, pamiętajcie, to jest dla nich aktualna wiedza. To jest może rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, czy trzy lata wcześniej, coś koło tego. W sumie to, jeżeli możemy sprawdzić podczas montażu, to o tyle lat wcześniej to jest. W 2001 roku. Dwóch, ale kto? Ilu Polaków? Tylko będzie ilu Polaków? Janowski i... Janowski z Kuba. Sześciu? Kto? Dwóch. Pięć. Nie, nie. Ci. Co, pan gramy? Wiedziałeś. Dużo odpowiadają? Nie. Polaków? Chodzi o liczbę. Dwóch. Jestem pewny, że dwóch. Nasza odpowiedź, dwóch zawodników. Co by odpowiedzieli zieloni, którzy bardzo ostro licytowali? Ile? Trzech. A co by żółci powiedzieli, którzy także chcieli grać z tego pytania? Trzech. Oj. To dobrze, że nie zagraliście. Dwóch! Ojoj! A już myślałem! Ojoj! No dobra, no to GG. W sensie, tak jest dosłownie już po pierwszej rundzie. Formalność się zaczyna. Tego nie wiesz. Słusznie powiedział pan Dariusz, 11 900 zł mają niebiescy, potem żółci 2600 i zieloni 500 zł. Losuję kolejną kategorię, jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie. Kategoria fizyka. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, słucham państwa. Zielony wabank! Wabank! Czy fajnie, że chcą popróbować, ale na tym etapie to już bardziej próbują, żeby wynieść jak największą kaskę wychodząc z programu, no bo już do finału nie wejdą na 99,999. Zagrali wabank, ale oczywiście w sumie niewiele mogą wygrać, bo tylko 900 zł. Bardzo szybko powiedzieli wabank. Będzie pytanie z kategorii fizyka. Który uczony jako pierwszy otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki? Nobel nie dostał z Nobla. Einstein jaki już mógł dostać. Który uczony jako pierwszy? Jako pierwszy. Było ich trochę. Zastanawiam się, jak bardzo możliwe jest, że Alfred Nobel przyznał sam sobie tą nagrodę, ale chyba niespecjalnie. To nie był on. Powiedz Albert Einstein, tak nie było. Albert Einstein. Niestety nie. A co by powiedzieli niebiescy? A żółci? To był Wilhelm Röntgen. Tak, Wilhelm Röntgen. W uczonych z zakresu fizyki bardzo cenię to, że łatwo jest powiedzieć, za co byli odpowiedzialni, no nie? W sensie, co mógł wynaleźć Alfred Röntgen? Czy tam, jak on miał na imię? Było przed chwilą. Co mógł wynaleźć pan Röntgen? Ciekawe. W tym momencie musimy pożegnać zielonych, którzy nie mają na koncie pieniędzy. Zagraliście wysoko. Nie udało się, dziękuję bardzo. Przypomnę stan kont. Niebiescy mają 11 700 zł, a żółci 2400. Jeszcze 3 pytania w pierwszym etapie gry. Matematyka. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółci? 500. 500. Niebiescy? Niebiescy 600. 600. Żółci? 700. 700. Niebiescy 800. Niebiescy 800. Żółci? 900. 900. Niebiescy 1000. 1000. Żółci? 1100. 1100. Niebiescy? Niebiescy 1200. 1200. Żółci? 1300. Drenują ich. No niebiescy w tym momencie myślę, że jeszcze mogą maksymalnie z dwa razy zagrać na wydrenowanie i potem już po prostu odcinać, zanim wrzasną wabank. Bo
żółtych będzie trzymało to, że będą mieli w głowie, że potencjalnie kupią jeszcze wskazówkę, ale jak zejdą poniżej 700, podejrzewam, że będzie ciężko. Niebiescy 1400. 1400, żółci. 1500. 1500, niebiescy. 1600. 1600, żółci. I teraz odcinamy, naoglądałem się tych odcinków. Jak ich teraz nie odetniecie, to zwabankują po prostu. Niebiescy 1800. 1800, żółci 1800 po raz drugi 1900. Okej, okay, nie zwabankowali, ale to już jest na granicy. 500, niebiescy 1900. Mam już po raz 2000, drugi. Mam dwa od niebieskich. 2100. Mam 200. 2200. To wabankujcie, 300 wam zostały. I tak wam Ibisz zabierze w następnej rundzie. Mam 200. 2200 po raz drugi. 2400. I mam 2500. Mam wrażenie, że albo gracze nie widzą nawzajem swoich wyników i dlatego tego nie robią, a zapominają tego podliczyć, czy po prostu w presji tego wszystkiego nie liczą, albo bardzo naiwnie zakładają, że oponenci stwierdzą, że nie, jak mamy 200 na koncie, to już dalej nie gramy. I tak by im Ibisz to zabrał i tak, albo ich wypuścił po prostu z programu, dając po 50 na główkę. Żółci zagrali wabank o wszystko, co mają. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 5500, a jeżeli nie, zakończą grę. Czas liczę na ciebie. W puli tego pytania 5500. Ile punktów wspólnych ma okrąg i siecz na okręgu? Nie mam bladego pojęcia, ale sieczna i to będzie, przepraszam osoby, które się interesują tematem, ale z perspektywy osoby, która gówno wie, sieczna, intuicyjnie bym powiedział, że to jest przecięcie. Dobrze. Więc jak przetniemy okrąg, no to będą chyba dwa punkty wspólne. Tak. Ale nie wiem. Nie wiem, co to sieczna. Sieczna to jest tak, nie? Sieczna? Tak, nie? Sieczna to jest gdzieś. Odpowiedź brzmi dwa punkty wspólne. Co, no to niebiescy? Tak. Tak jest, dwa. Nie. 900 punktów IQ w tej głowie się znajduje. 900. Skłamałem na początku. Tak naprawdę mam 900 punktów IQ i zasługuję na nagrodę Nobla w tym momencie. Czysta dedukcja. Pięć i pół tysiąca, tyle jest na koncie żółtych. Wzbogacili się po tej odpowiedzi. Jeszcze dwa pytania w pierwszym etapie. Wędkarstwo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300, żółci? 500. 500, niebiescy? 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedamy. 800 zł w kół. Wędkowałeś dużo? Ja nic. Możesz. Minutę, nie spieszę. Czy ja właśnie usłyszałem, tankowałeś dużo? Ja nic? Bo może głodnemu chleb na myśli. Jeszcze jak? Tankowałeś dużo? Ale wydaje mi się, że właśnie to usłyszałem. Co dzieje się z węgorzami po odbyciu tarła? Pewnie sobie płyną gdzieś dalej, no. No co mają robić, no? Zapadają w sen, jedzą się nawzajem, no takie rzeczy się dzieją w królestwie zwierząt. Ale podejrzewam, że tam wywalone płyną. Tylko wątpię, że Ibisz uzna odpowiedź pod tytułem a płyną se dalej. Odpowiedź brzmi, węgorze wracają do morza. Do rzek. Niestety nie, węgorze giną. No, czyli jakbym powiedział, zjadają się nawzajem, to nawet nie byłbym daleko prawdy. Jakby finisz jest ten sam, tak? Finisz zostaje ten sam. Giną po odbyciu tarła. Tarł odbywa się w morzu Sargasowym. Nie chcę tutaj wchodzić w życie prywatne panów węgorzy i pani węgorzyc, ale no powiem, że brzmi to całkiem intensywnie. Powiedziałbym wręcz, że doprawione jest. Spicy. Chodzi do puli następnego pytania. W tej chwili prowadzą niebiescy, mają 9200, a żółci mają 5000. Losuję kolejną kategorię. Jeszcze tylko jedno pytanie w pierwszym etapie. Mamy to, widzowie! Ja tutaj cały czas odświeżałem telefon, czy to już? 120 tysięcy subskrybentów kanału Avizo TV, dziękuję pięknie! Damn, reakcja na żywo. Ciekawe, ile mamy subskrybentów w momencie, kiedy wy to oglądacie, bo może być już ich sporo więcej. Nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, ale dziękuję pięknie. No to jest zawsze miłe tak zobaczyć i taki okrągły wynik i mam takie... Dzięki!
Kategoria fizyka. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300, żółci? 400. 400, niebiescy? 500. 500, żółci? 600. 600. 600 po raz drugi. 700 od niebieskich, żółci? 800. 800, niebiescy? 900. 900, żółci? 1000. Mam 1000 po raz pierwszy. 1100. Mam 1100 od niebieskich, żółci? 1100. Mam już 1100 po raz drugi. 1100 po raz... 1200. Mam 1200 żółtych, mam 1300 od niebieskich. 1400. Od żółtych 1400, od niebieskich 1500 żółci. 1600. 1600 niebiescy. 1700. 1800. 1800 żółci. O, i gdyby w tym momencie żółci wzięli pytanie i odpowiedzieli dobrze, to byłoby porówno. I co w takiej sytuacji? Czy nie było chyba jeszcze takiej sytuacji? Ale clue jest takie, że dochodzimy do momentu, kiedy niebiescy wcale nie muszą wygrać. 1900. 2000. Są dwa żółtych. 2100. 100 niebiescy. Żółci. 2200. Mam 2300 od niebieskich. 2400 od żółtych. 2500 od niebieskich. 2600 od żółtych. 2700 od niebieskich. 2800. 2800. Powoli gromadzimy od żółtych. 2800 po raz drugi. Mam 2900. 3 będą miał 3. 3000. Mam 3 od żółtych. 300. Mam 300 od niebieskich po raz pierwszy, 300 po raz drugi. 3200. Mam 3200, co na to niebieskie? Mam 3300 żółci. 3400. 3400 niebiescy. 3500. 3500, co na to żółci? 3600. Mam 3600 niebiescy. 3700. Mam 3700. 3700 po raz drugi. 3800. Ja wiem, co niebiescy robią, bo niebiescy próbują zgarnąć jak największą pulę do finału. I słusznie. Ale znowu wchodzimy tutaj w takie ryzyko, że nie obudzą się w odpowiednim momencie. I nagle wylecą nie wiedzieć czemu, bo się nie obudzili w odpowiednim momencie. Ale no teraz naprawdę, żółci już po prostu będą musieli wabankować. Jest 4. 4000. Od żółtych 400. Od niebieskich co najwięcej. 400 po raz drugi. 200. I mowa bank. W tym momencie instant wabank powinien być grany. 300. Kto na więcej? 4300 po raz drugi. 4300. 400. 4300. Wabank, błagam. 4500 po raz 4, drugi. No teraz musicie wabank i tak wam nie sprzeda wskazówki za 400. Podpowiedzi. No błagam. No błagam. Znaczy, bo tutaj tak. Jeżeli oni teraz nie zrobią wabanku, no to powiedzą 4800. Zostanie im 200 na koncie. Żółci powiedzą 4900. I naturalnie znowu przypadnie żółtym i się powtórzy scenariusz, bo niebiescy źle policzyli. XD. I to się może wydarzyć. 700 od niebieskich. I bardzo... dobrze! Żeby odpowiadać na pytanie z fizyki, to już nie było wyjścia w tym momencie. Żółci musieli zagrać wabank, ponieważ licytacja poszła bardzo wysoko. W puli tego pytania mam 10,5 tysiąca złotych. Jeżeli żółci odpowiedzą na pytanie z fizyki, które za chwilę przeczytam, przejdą do finału mając na koncie... A jeżeli źle odpowiedzą, to tylko zaznaczę, że niebiescy wejdą mając pełną pulę, czyli okrągłe 15 tysięcy złotych, nic nie zostało przeznaczone na wskazówki, będą mieli potężne wejście w finał. Ale szczerze, no niebiescy, nawet gdyby wygrali ten finał, gdyby im się teraz upiekło i gdyby wygrali finał, to będą mieli ogromny problem moim zdaniem, żeby się utrzymać, bo brakuje u nich umiejętności licytacji ewidentnie. Jeżeli nie odpowiedzą, w finale znajdą się niebiescy, mając na koncie 4,5 tysiąca złotych plus pieniądze z puli tego pytania. Oto pytanie. Ile procent wynosi maksymalna wilgotność względna powietrza w danej temperaturze? Nie mam bladego pojęcia, ale chciałbym powiedzieć 100%, bo maksymalna. Tylko czy 100% to już nie będzie po prostu wilgoć, woda, a nie powietrze? Pytanie ważne, bo wtedy może 99, ale prawdopodobnie ja kompletnie strzelam, więc to będzie wynik typu 35, czy coś takiego, znając życie. Wydaje mi się, że to jest 100%. Nie, to jest błędne. Nie, jaka jest państwa odpowiedź? 100%. Co by powiedzieli niebiescy, którzy także bardzo wysoko listowali? Maksymalna, tak? Względna. Maksymalna wilgotność względna powietrza w danej temperaturze.
Mniej niż 100 było kalorii. Maksymalna wydolność względna. Uwaga, prawidłowa odpowiedź to jest 100%! Ja to zaliczam jako swoją wygraną, tak? Ja to zaliczam jako dobrą odpowiedź z mojej strony. Pierwsze słowo do dziennika. Mój Boże! Przekroczyliśmy właśnie 900 punktów IQ. Żółci się cieszą. To oni będą w finale, ja na chwilę wrócę do niebieskich. Niebiescy kończą grę i wygrali w awanturze o kasę 4,5 tysiąca złotych. Gratulujemy panom. Natomiast żółci dzięki swojej ryzykownej zagrywce mają 10,5 tysiąca złotych i z tą kwotą witamy was w finale. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Żółci wchodzą do gry mając 10,5 tysiąca złotych. To jest dobra kwota. A powiedzcie, jak się grało w pierwszym etapie i czy był jakiś trudny moment? A ciężko. Moment trudny to był przy ostatnim pytaniu. Ale czy tu był problem z licytacją, czy bardziej zastanawialiście się nad odpowiedzią? Z licytacją łatwiej, natomiast odpowiedź. Nie byliśmy pewni. Ale odpowiedź była dobra, dzięki niej jest... Znaczy nie, dobra, jakbym tutaj... Licytacja polegała na tym, że obydwie drużyny niespecjalnie moim zdaniem dobrze licytowały. Radosław ich zje na śniadanie tym, że będzie podbijał o kwoty typu po 500 zł w górę i nie pozwoli im na coś takiego, że mają 400 zł i jeszcze mogą licytować. Jesteście w finale. Chcielibyśmy państwa poznać. Pan Zbigniew Majer jest technikiem ekonomistą z Chojnic. Jakie są pańskie zainteresowania? Widzicie, jakby klasyk. Ekonomista w teleturnieju być musi. Moje zainteresowania to głównie sport, głównie piłka nożna, dużo czytam, dużo filmów oglądam, serialów, no i właściwie interesuję się wszystkimi dziedzinami. Historią, geografią. To dużo ogólnej wiedzy, a z kolei pan, panie Marku? No film na pewno, geografia świata, przynajmniej kiedyś, motoryzacja, no trochę muzyka rozrywkowa. Z kolei pan Jan jest z zawodu kierownikiem pociągu. Jakie są pańskie zainteresowania? No muszę powiedzieć, że bardzo dobrze panu szła licytacja. Myślę, że to wynika z tego, że kiedyś, kiedy byłem w szkole podstawowej, grałem w pokera po z jednej zapałce. Mamy tutaj taką starą, zardzewiałą żyłkę hazardzisty, więc może w finale odrdzewimy tą miłość i naturalny talent do hazardu okaże się kluczem do zwycięstwa. Co ten program robi z ludźmi? Dlaczego w ten sposób wszyscy mówimy? Ja mówię, uczestnicy mówią, Ibisz mówi. Dlaczego tak wszyscy zaczynamy pozytywnie mówić o hazardzie ze względu na awanturę o kasę? To jest taki entry level drag. Ewidentnie. Na co dzień nie mam zbyt dużo czasu dla swojego hobby. Jest ono dosyć zróżnicowane. Mam 5 dzieci, dlatego też najciekawsze moje hobby to odrabianie lekcji, spacer po górach, jazda na rowerze. Ale dużo z panu wiadomości zostało być może również z zeszytów dzieciaków. Dokładnie. A to może być właśnie potężne wsparcie, co nie? No bo będzie, no jeżeli ma 5 dzieci, to podejrzewam, że rozstrzał wieku jest tutaj naprawdę spory. I będzie znał dużo różnych takich szkolnych informacji, które tak jak zobaczyliśmy w tym programie naprawdę oddają. Pani Janina z kolei, jakie są pani zainteresowania? Pani jest właścicielką zakładu dziewiarskiego. Tak, na początku przebiję pana Janka, ja mam 6 dzieci. Jezus Maria, znaczy, w sensie good for them, no nie? Ale to jest ciekawe z perspektywy dzisiaj, że tak casualowo obok siebie siedzą ludzie i jedna osoba mówi mam 5 dzieci, druga osoba mam 6 dzieci. Zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach w ogóle jaka byłaby szansa na taką interakcję, patrząc, że ludzie jednak decydują się na mniej potomstwa. I też interesuję się ich wychowaniem, ich zadaniami domowymi. Lubię przeczytać dobrą książkę. Ostatnio bardzo interesuje mnie sens istnienia mojego na przykład. I bardzo lubię wyszywać takie gobelinowe obrazy. Życzymy powodzenia państwu w finale.
A my już po raz piąty mamy naszych mistrzów w awanturze o kasę. Powiecie państwo, obserwowaliście bardzo uważnie, tak zawsze robicie, grę w pierwszym etapie. No, jakie wnioski wyciągacie z gry żółtych? Jaka to drużyna? Może zanim odpowiem na to pytanie, my czekaliśmy w końcu na zielonych, bo zielonych jeszcze nie było w finale. Żółci grali bardzo mądrze, to jest moja opinia, i będą ciężkim rywalem. Wam także życzymy powodzenia w finale. Zapowiada się więc bardzo ciekawy finał. Mamy dwie mocne drużyny. Mają podobną ilość pieniędzy. Przypomnę, że mistrzowie wchodzą do gry mając na koncie 9,5 tysiąca złotych. Rozpoczynamy finał. Mam przed sobą koło z kategoriami wiedzy. Po wylicytowaniu kategorii przeczytam nazwę kategorii i wtedy rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale. Wygra ta drużyna, która po 6 pytaniu będzie miała najwięcej pieniędzy, i ta drużyna będzie w loży mistrzów w następnym programie. Losuję pierwszą kategorię. Polska muzyka rozrywkowa. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa, mistrzowie 1000! Widzę, że poznali Old Good Radosław Treatment. No, proszę państwa, zobaczymy, jak sobie teraz poradzą w licytacjach. Mam 1200 od żółtych. 2000? 2000! Żółci? 2100! Mam 200, za to mistrzowie. 2,5 żółci? 2600! 2600, mistrzowie, mam 300! Mam 300! Co dalej? Mam 400! Mam 400! 4,5! Mam 4,5! 4600! Mam 4600! 5000! Mam 500! 500, co dalej? 5200. Mam 5200. 5300. Mam 5300. Co robimy na to mistrzowie? 5400. 5400. Mam 5500. 6000. Mam 600. Wabank. Mam wabank. Wow! No Radosław, drodzy państwo. Chociaż, moim zdaniem, to po pierwsze mogą tutaj wpaść, bo ostatnio tak dobrze im ta kategoria nie szła i potrzebowali podpowiedzi. A po drugie, moi drodzy, to patrząc na to, jak drużyna żółta radziła sobie w pierwszej rundzie, to mógł ich dalej drenować, co nie? Bo tak widać było, chyba że to jest ten zmysł pokerzysty, o którym mówił i specjalnie na początku tak ciapowato licytował, a teraz odpiąłby wrotki i nagle zacząłby rzucać kwoty typu okej, gasimy totalnie konkurencję. Proszę państwa, mistrzowie wcale tego nie musieli zrobić. Mogli licytować dalej, ale jednak zdecydowali się na swoje być albo nie być. Zagrali wabank. Panie Radosławie, czy to przemyślana strategia, czy trochę puściły nerwy? Pokażę pytanie. Proszę bardzo. Proszę państwa, w puli tego jednego pytania mamy 15 600 zł. I albo mistrzowie zostaną w grze i znowu będą mogli zarabiać pieniądze w awanturze o kasę, albo nowymi mistrzami będzie grupa żółta. Kategoria polska muzyka rozrywkowa. Proszę posłuchać. Dobra, wiedzą. Już widać, że Stanisław udziela odpowiedzi. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Coś tam. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Jak nazywa się artysta, z którego repertuaru pochodzi zaprezentowany fragment piosenki? Odpowie pan Stanisław. Proszę bardzo. Marek Grechuta. Tak jest! No ale dostali, kurczę, mogło być gorzej, tak? No już jest GG, mamy kolejny finał wygrany przez mistrzów. Wątpię, że cokolwiek się tutaj zmieni, po prostu będą drenować kasę i ewentualnie walczyć o czarną skrzynkę. Ale Boże, jaki oni rekord robią w tym momencie ilości finałów. Swoją drogą, my mieliśmy przecież tą teorię, że jakaś drużyna w finale stawia tak absolutnie wszystko na wabank przy dużej kwocie. To pytanie są jakieś łatwiejsze, co nie? Panie Stanisławie, akurat pan lubi Marka Grechutę? Czy po prostu pan jedynie wiedział? Lubię. Bo jak zawsze, krótko. Pan Stanisław zaspokoił moją ciekawość. Chciałem zapytać żółtych, panie Janie, nie żałujecie, że nie licytowaliście więcej? Mogliście przelicytować mistrzów. Tak, żałujemy.
Był taki moment, kiedy zrezygnowaliśmy niepotrzebnie. Ale jeszcze walka trwa. 5 pytań do końca finału. Losuję. Geografia świata. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Żółty państwa. Wabank. Ho? Ale dlaczego? Było tyle momentów, kiedy mogłeś to zrobić, mój bracie w Chrystusie. A wybierasz akurat ten, najbardziej podły moment. Stawiasz 4000 zł, które możesz wynieść jeszcze z tego programu, nawet jak nie wygrasz, za 200. Jakby chłopie, absolutnie szokuje mnie, co mężczyzna jest w stanie zrobić za 200 zł. Na bank! Gra robi się naprawdę bardzo emocjonująca. Przed chwilą mistrzowie zaryzykowali swoje mistrzostwo. Zagrali wabank, teraz żółci także grają wabank. Jeżeli odpowiedzą, będą mieli 4600 zł, a jeżeli nie odpowiedzą, to po prostu przegrają grę i dalej mistrzami będzie nasza drużyna mistrzów już od 5 programów. Oto pytanie, kategoria geografia świata. Jak nazywa się najwyższy czynny wulkan w Europie? Właśnie pytanie, Wezuwiusz jest jeszcze czynny, prawda? Bo tak intuicyjnie, pierwszy wulkan, o którym się myśli, jak się mówi Europa. Nie ma pierwszego pytania. Na pewno Etna? Mhm. No widocznie tak. Przecież Etna jest. Najwyższym czynnym jest Etna. Tak jest! I tutaj sprawdziłem, bo oczywiście nie wiedziałem i nie, jasne, ale chciałem z mojej drodzy, żeby nie wprowadzać w błąd. Tak, Wezuwiusz jest czynny, także możecie zapamiętać, może wam się kiedyś przyda. Tak przynajmniej Wikipedia mówi. Może nie wiem, ale przynajmniej jakąś ciekawostkę dla widza zgooglowałem. I w tej sytuacji, no wciąż prowadzą mistrzowie, mają 15 400 zł, a drużyna żółtych 4600. Jeszcze 4 pytania w finale. Zanim wylosuję kolejną kategorię w finale, przerwa na reklamę. To my w przerwie na reklamę przypominamy, że jak chcecie zrobić takie małe wsparcie dla Wizo TV, to możecie wpaść na naszego Twitcha, na którym streamujemy w środę i niedzielę o godzinie 20, a czasami nawet częściej. I moi drodzy, jeżeli macie Amazon Prime, albo sobie oglądacie seriale, albo zamawiacie rzeczy, to możecie zostawić nam suba, bo taki sub raz na miesiąc już w tym zestawie wam przysługuje. Możecie go zostawić swojemu ulubionemu twórcy czy twórczyni i będzie nam bardzo miło, jeżeli wybierzecie nas, bo dzięki temu dostaniemy miesięcznie dodatkowego dolara na potężny awizex. A grosz do grosza i będzie kokosza. Widzów jest dużo, także z góry dziękuję. I to była oczywiście autopromocja. Jeszcze 4 pytania w finale. Astronomia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Mistrzowie 300, mistrzowie 300, rzuci 500, mistrzowie 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Sprzedane. No ja się nie dziwię mistrzom, że grają pasywnie, bo zobaczyli, że żółci po prostu będą chcieli wabankować. Nauczyli się już tego ruchu, a Ibisz nie dorzuci do puli 10 tysięcy. No, nie jest to może bardzo rozrywkowe, ale jest to mądre. No, bardzo bym się zdziwił, gdyby Ibisz wyciągnął z kapelusza tak wielką sumę do dorzucenia. Która z planet Układu Słonecznego jest większa od Jowisza? A Jowisz nie jest największy? Nie, Saturn. Boże, Saturn może być większy. Jestem rozdarty teraz. Czekajcie. Dobra, Saturn będzie największy. Saturn chyba. Saturn ma to kółko takie. Pierścienie. Odpowiedź brzmi Saturn. Co na to, pan Stanisław? Saturn największy. Nie ma takiej.
Żadna nie jest większa od Jowisza. To jest prawidłowa odpowiedź. Pierwsze słowo do dziennika. Liczy się. Kolejny raz 900 IQ w pełnej mocy. O nie, no błagam. No, to już wiedza na poziomie szkoły podstawowej, ale się źle teraz czuję. I jeszcze zdałptowałem dobrą odpowiedź. 800 zł przechodzi do puli następnego pytania. Jeszcze 3 pytania w finale. Biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400 rzuci. 500. Mistrzowie 600 rzuci. A przypominam, że Agatka jest mocna z biologii, więc IMO tutaj mogą mistrzowie jednak zaryzykować i zagrać na większe sumy. 700 mistrzowie. 800 rzuci. 900 mistrzowie. 4100. 400 sprzedaży. Sprzedałem, ponieważ tą licytacją mistrzowie zablokowali żółtych, postawili tyle, ile mają żółci. Także żółci nie mogliby przelicytować tej kwoty. W puli pytania 5800 zł. Z kory którego drzewa szyje się ubrania? Okej. Z kory którego drzewa? Czy szyje się w ogóle ubrania z kory? Może to jest odpowiedź? Nie ma takiego drzewa. No bo tak wyobrażam sobie takiego pana drewniaka, który ma na sobie korę poszywaną i to by było dziwne co najmniej. Jakaś postać z fantazy może, ale nie wydaje mi się, żeby to było robione jakoś popularnie. No może entuzjaści to robią, ale nie, chyba nie. Ale weź podpowiedź. Prosimy o podpowiedź. Proszę bardzo. 400. 1500. 1000. 1400. 1200. 1300, proszę. Dobrze. Proszę bardzo. Odpowiedź to są 4 warianty odpowiedzi. Jeden wariant jest prawidłowy. Sagowiec. Czyli jednak się szyje. A oni mówili brzoza, więc oni też w tym momencie będą clueless. Baobab? Nie? Czy bananowiec? Tak mi się kojarzy, że w sumie ten materiał byłby, to nie byłaby taka twarda kora, więc może bananowiec. Bananowiec, baobab, figowiec. Bananowiec. Odpowiadamy baobab. Co na to żółci? Figowiec. Figowiec, tak jest. To jest dobra odpowiedź. Oj, czyżby tu się mogło wydarzyć coś dynamicznego? Swoją drogą, ciekawy fakt, nie miałem bladego pojęcia. Jestem troszkę zaskoczony. 5800 zł przechodzi do puli następnego pytania. Jeszcze 2 pytania do końca finału. Rozmaitości ze świata. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 3300? 3300! Sprzedamy! Tu się może coś ciekawego wydarzyć, co nie? Jak im znowu nie wyjdzie, to tu się może wydarzyć coś bardzo ciekawego. A rozmaitości ze świata to do tej pory była dość problematyczna kategoria. Mistrzowska zagrywka pana Radosława, który świetnie licytuje. Pani Anie, naprawdę przy panu Radku trzeba mieć rewelacyjny refleks. Jasne. 9300 w puli. Opłacało się kupować to pytanie, bo mistrzowie kupili za jedyne 3300 zł. No i jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie 15700. Spójrzmy na ekran. W którym kraju znajduje się megalityczne sanktuarium Stonehenge? No mają to. No, spodziewałem się czegoś bardziej abstrakcyjnego.
świecą. Świecą? Wielka Brytania. Odpowiadam, Wielka Brytania. Tak jest! Nie no, to na tym etapie jest ustawione, żeby mistrzowie dalej byli mistrzami. No błagam, no. Stanisławowi takie pytania. Przepraszam bardzo. Kto zasugerował odpowiedź? Pan Stanisław. Diament drużyny. Za każdym razem, jak jest coś takiego, pan Stanisław, diament drużyny. I byś to za każdym razem powtarza. W tej chwili nasi mistrzowie mają na koncie 15 700 zł, żółci 3000 losuje ostatnią kategorię. Kategoria sztuka kulinarna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, rzuci. 400. 400, mistrzowie. 400 po raz drugi. 500. 600. Rzuci. 600, mistrzowie. 700. 700, rzuci. 800. 800, mistrzowie. 900. 900, rzuci. 1000. 1000, mistrzowie. 1500. 1500, rzuci. Babank. Dobrze, no, w sumie żółci przynajmniej mogą sobie sympatyczną kwotę odebrać, jeżeli im się uda, ale kurczę, do tej pory brakuje po prostu mocnych konkurentów dla drużyny mistrzów, no, aż chciałbym zobaczyć taką rywalizację do ostatniej sekundy. Żółci grają teraz o wszystkie swoje pieniądze. Sztuka kulinarna. Jak nazywamy ciemne, drobne, aromatyczne rodzynki pochodzące z Grecji? Kurde. A te kalifornijskie to są śliwki kalifornijskie. Śliwki, a rodzynki to są sułtańskie. Naprawdę? Poczekajcie, pan mieszka jeszcze. Odpowiedź brzmi... Poczekaj. Sułtanki, rodzyńskie sułtańskie. Mistrzowie wiedzieliby? Mistrzowie nie wiedzą. Koryntki. No właśnie tak nie brzmiało, no nie chciałem mówić, bo nie miałem pojęcia sam, co to będzie, ale sułtańskie to tak z Grecją średnio rezonuje. Dobra odpowiedź. Nerwy. Nerwy, oczywiście, są to ogromne emocje w awanturze kasy, to prawda. Żółci zagrali wabank, nie udało się. Dziękuję państwu za udział w awanturze o kasę. Dziękuję bardzo. A nasz program po raz piąty wygrała drużyna mistrzów w składzie Radosław Drzewiecki, Ewa Kochaniec, Stanisław Duma, Agata Idzior. I państwo tylko dzisiaj wygrali 14 200 zł. W sumie w awanturach o kasę wygrali państwo już 82 100 zł i samochód. Ja pierdziele, jaka kasa! Jezus Maria! Po 20 000 na głowę i auto. W 5 dni. Całkiem udany musieli mieć tydzień. Do zobaczenia. I do zobaczenia również, widzowie. Dziękujemy pięknie za oglądanie awantury o kasę razem z nami na Avizo TV. Słuchajcie, bardzo mi miło, że mogliśmy was tutaj ugościć i znowu skomentować sobie jakiś stary, fajny program, bo to jest DNA tego kanału. Nowe są super, ale klasyki też trzeba czasami obejrzeć. Dziękujemy pięknie, mam nadzieję, że obiadek był pyszny i oczywiście pozostaje mi powiedzieć do zobaczenia w następnym odcinku, a takie odcinki staramy się, żeby były codziennie. Także pewnie do jutra. Dzięki za oglądanie i na razie. Cześć!